powstanie styczniowe wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Zasięgiem objęło Królestwo Polskie, a także Litwę, Białoruś oraz część Ukrainy. Skierowane było przeciwko Imperium Rosyjskiemu. Na ziemi sieradzkiej powstanie styczniowe wybuchło w nocy z 22 na 23 stycznia 1863 roku. Powstańcy zebrali się w lesie pod Miedźnem w okolicach Rossoszycy. Dowodził nimi Józef Oksiński. Na samą zbiórkę ci, którzy przyszli, byli bardzo słabo uzbrojeni. To były siekiery, jakieś toporki, kosy, stare dubeltówki. Natomiast założenia jeszcze przed wybuchem powstania były bardzo śmiałe, ponieważ wcześniej Józef Oksiński skontaktował się z oficerami rosyjskimi z garnizonu w Warcie. I założenie było takie, że właśnie ten oddział sformowany w lasach rososzyckich miał zaatakować garnizon w Warcie. Warta miała być opanowana, miał być opanowany most bardzo strategiczny na rzece Warcie i wtedy to powstanie miało się rozprzestrzenić na cały tutaj nasz region sieradzki. Oczywiście okazało się, że oddział jest słabo uzbrojony. Przez kilka dni musiał ten oddział przećwiczyć i dopiero później wyruszył w pierwszych dniach listopada do Uniejowa, gdzie zajął to miasteczko, ogłosił manifest rządu narodowego. I dopiero w późniejszym okresie jego oddział, dowodzony przez niego oddział, stoczył wiele licznych potyczek. Przez cały okres powstania styczniowego sieradzkie było takim rejonem, gdzie bardzo często dochodziło do walk. Ja tylko przypomnę takie bitwy czy potyczki pod Pyszkowem, pod Wrzącą, w okolicach Warty, słynna bitwa pod Sędziejowicami, ale to jest okres późniejszy. Na cmentarzu parafialnym znajduje się zbiorowa mogiła powstańców 1863 roku. Tutaj na sieradzkim cmentarzu znajduje się mogiła powstańców 1863 roku, którzy zostali powieszeni w Sieradzu. W większości są to żołnierze i oficerowie, którzy byli w tak zwanej żandarmerii powstańczej. Tu między innymi spoczywa major Józef Andraszek, szef właśnie tej żandarmerii i jeszcze kilku innych powstańców. Niegdyś grób powstańców znajdował się poza granicami cmentarza. Dopiero około 1925 roku ówczesny proboszcz sieradzkiej Fary, ksiądz Walery Pogorzelski, przyłączył do nekropolii teren, na którym do dziś znajduje się mogiła. Na sieradzkim cmentarzu spoczywają też weterani 1863 roku. Aleksander Abrysiewicz, Włodzimierz Antoni Dymitrowicz, Józef Rakowski, Franciszek Ksawery Raźniewski, Antoni Twardowski oraz Władysław Brzeziński. Ten ostatni uczestniczył w pamiętnej bitwie pod Sędziejowicami, a za uratowanie życia księciu Ursowowi uniknął niewoli i zsyłki na Sybir. Nie zachowały się groby Ludwika Baczyńskiego, Augusta Otto, Piotra Matusiaka oraz Feliksa Kawczyńskiego. W wolnej Polsce wszyscy uczestnicy powstania styczniowego otrzymali stopnie oficerskie, szare mundury i specjalne emerytury. Nie wszyscy wiedzą, że znajdujący się w Sieradzu dworek modrzewiowy związany jest z powstaniem 1863 roku. W powszechnej świadomości sieradzan budynek ten zwany jest dworkiem modrzewiowym i jest to jedyny taki namacalny obiekt bezpośrednio związany z powstaniem styczniowym. W rzeczywistości jest to dawna oficyna dworska, która znajdowała się we Wrzącej i w tej oficynie dworskiej po bitwie pod Wrzącą oddziału Pongowskiego pod koniec już powstania styczniowego przez długi czas był to szpital powstańczy, gdzie leczono rannych powstańców. Budynek rozebrano i przeniesiono do Sieradza, gdzie dokonano jego rekonstrukcji. Powstanie trwało do jesieni 1864 roku. Zakończyło się klęską powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy zginęło w walkach, wielu zostało straconych, a blisko 38 tysięcy skazano na katorgę lub zesłano na Sybir.